Paweł Pawlak, uczestnik meczu Polska-Litwa. Paweł, gratulacje za wygraną. Spodziewałeś się tak trudnego przeciwnika, bo poprzednio też miałeś trudną walkę tutaj w Łodzi. Tak, w tamtą z Węgrami to dwie rundy walczyłem całe. Teraz spodziewałem się trochę słabszego przeciwnika, ale był bardzo, powiem, silny. Zdziwiłem się bardzo, myślałem, że będzie łatwiej. No ale udało się, no. Zaskoczył Cię ten atak w drugiej rundzie, kiedy ruszył po wznowieniu i próbował Cię trafić? Nie, w sumie nie. Jakoś się nie przestraszyłem tego. Wiedziałem, co mam robić. W tej sytuacji miałem obalać. Zrobiłem to. Także no, wszystko było w planie. W pierwszej rundzie, pod koniec, kiedy już uderzałeś i uderzałeś bez końca w zasadzie, tak, tak wyglądało na to, że brakuje Ci trochę sił. Czy czułeś, nie, w sumie w kondycji nie wytrzymałem. Tylko zdziwiłem się, że nie udało się go w pierwszej rundzie pokonać. No ale na szczęście udało się w tej drugiej. Co teraz dalej? Bo to jest Twoja już trzecia wygrana. Tak, na szczęście 3-0 zostały wygrane. Zobaczymy, no, czekam na jakąś następną ofertę. Może coś mi zaproponuje ktoś, to pewnie zawalczę. No tak, to teraz pewnie trening cały czas, trening. Będę udoskonalał w tej partii. Jak Ci się podoba gala? Gala bardzo fajna, tylko szkoda, że publiczności mało. Ale organizatorzy postarali się, wszystko wygląda fajnie, na wysokim poziomie. Jak ocenisz tą galę w porównaniu z poprzednią? Większe przeżycie wtedy? Wtedy było trudniej. Teraz w sumie było troszeczkę łatwiej, bo w drugiej rundzie skończyłem. Ale ta gala lepsza moim zdaniem. Wszystko lepiej dopracowane, lepsza reklama. Także i lepsi zawodnicy też zdecydowanie. Paweł, gratulacje, gratulujemy zwycięstwa. Mamy nadzieję, że kolejny raz będziemy mogli Ciebie zobaczyć w akcji na Fighters Arena, a może na innych galach i kolejne zwycięstwa. Tak? Na razie jesteś bez porażki. Niepokonany. Dziękuję. Paweł Pawlak dla portalu Fight Sport. Dziękujemy bardzo.